Witam ponownie Piotr Nisztor i teraz zapowiadany gość Cezary Gmyz, dziennikarz, śledczy. Witam cię serdecznie Czarku. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Jak twoim zdaniem wygląda historia Ryszarda Krause w tym, jakbyśmy patrzyli, spoglądali na tą historię pod kątem no, mechanizmów rządzących gospodarką III RP, czy w ogóle trzecią RP? No, Ryszard Krause był typowym przedstawicielem takiej oligarchii właśnie, która tworzyła się w latach 90 dzięki kontaktom na styku polityki, interesów oraz służb specjalnych i no, miał tutaj taki modelowy sposób działania, który stosowali też inni oligarchowie, a mianowicie Koszty jego inwestycji ponosiło państwo, a zyski konsumował w dużej mierze Ryszard Krause. I to było dość powszechne w latach 90., ale Ryszard Krause był człowiekiem, któremu się jednak noga powinęła, dlatego że on był swoistego rodzaju to trzeba od razu przyznać, wizjonerem człowiekiem, który a chciał realizować interesy nie tylko na terenie Polski. Polska dla niego stała się za ciasna, Tylko problem polegał na tym, że wybrał sobie najgorszy możliwy kierunek ekspansji. To znaczy, a oczywiście mógł być świetnie zapowiadającym się kierunkiem ekspansji, jeżeli popatrzymy, jakie interesy robił chociażby Stanisław Wokulski z lalki. Ale te czasy, kiedy. A, takie interesy można było robić bez a, wpływu m, rosyjskich z kolei służb specjalnych oraz rosyjskiego świata a, przestępczego, czy m, kontaktów z a, Kazachami. One odeszły w przeszłość i w tej chwili, jeżeli chodzi o a, węglowodory, a to w nie właśnie chciał zainwestować a, Ryszard Krause na terenie Rosji m, Kazachstanu, no to okazało się, że jest po prostu za krótki jak na ruskich oligarchów i a, no, popadł po prostu w kłopoty. Natomiast ten biznes, który tworzył w Polsce no przede wszystkim Prokom, a następnie Polnord, tak naprawdę kwestia klęski interesów na wschodzie Ryszarda Krauzego pociągnęła go w dół i dzisiaj mm, już nie widnieje na listach najbogatszych. No właśnie, ale zanim jeszcze o, tym, o tej historii em, z pozwem, jaki złożyła przeciwko niemu jego siostra, to jeszcze pytanie o... To, co było fundamentem jego fortuny, informatyzacja państwowych przedsiębiorstw, instytucji państwowych i... Informatyzacja między innymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w czasie tym, kiedy zarabiał te pieniądze na informatyzacji, te setki milionów złotych, wiceprezesem był Ireneusz Fonfara, obecny prezes Orlenu. No i pytanie, jakie należy zadać, jak to jest możliwe, że ci ludzie tej historii wracają, bo to jest Ireneusz Fonfara, to jest Roman Giertych w Sejmie, no Ryszard Krause już... Czołówce, ani w, na tym firmamencie, tej, w tych pierwszych stronach gazet, już nie występuje. No ale Ireneusz Fonfara wrócił do Orlenu. Jak to możliwe? Te układy nigdy nie zostały przeżywane. Chociaż one zostały naruszone przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, to jednak mimo wszystko one nie zniknęły. No, przypomnijmy, że mówimy tutaj o trójmieście, tym samym trójmieście, z którego wywodzi się Donald Truski. Tym trójmieście, które bywa czasami nazywane nie bez kozery Małą Sycylią. A miastem, w którym się krzyżują bardzo liczne interesy, interesy, zarówno biznesowe, przestępcze, ale też paradoksalnie, no, pamiętamy, że były również, w którym mieście ma afery, w które był zamieszany Kościół Katolicki, by przypomnieć aferę Stella Maris, no, czy no, chociażby. A pochowanie, w, to znaczy urządzenie pogrzebów w Bazylice Oliwskiej przez nieżyjącego już Tadeusza Gocłowskiego a Nikosiowi Skotarczakowi pokazywały, jak te związki były silne. Ale Ryszard Krauze twierdzi, że Nikodema Skotarczaka nigdy nie poznał, a te dokumenty z IPN-u no, nie świadczą o tym, że oni współpracowali, ale SB gdzieś przy okazji badała, czy Ryszard Krauze z Nikodemem Skotarczakiem nie współpracował, dowodów na to nie ma, sam Krauze twierdzi, że oczywiście Nigdy z nim nie pracował, nie współpracował, nie zna go, ale chciałem cię zapytać o coś innego, właśnie o tego newsa, bo to ty dotarłeś do tej informacji, że Ryszard Krause został pozwany o alimenty dla 91-letniej matki. Jak to jest możliwe, że siostra pozywa brata, żeby zapłacił pieniądze na schorowaną matkę? No to jest, no, czuję się, powiem szczerze, odrobinę za zażenowany całą tą historią, dlatego że a, Richard Krause, jak ustaliłem, no, nie obniżyła mu się jakoś znacząco stopa życiowa, skoro nadal mieszka w tym wypasionym budynku na Kamiennej Górze, skoro nadal utrzymuje służbę, nadal utrzymuje ochroniarzy, a, do, a dom, który jest naprzeciwko, w którym mieszkała kiedyś jego matka, jest doglądany przez ludzi, którzy są, no nie wiem czy zatrudnieni formalnie przez Ryszarda Krausego. A Ryszard Krauze utrzymuje, że nic nie ma, ale no faktem jest, że zajmują się doglądaniem tego domu te same osoby, które są obecne w tej rezydencji Ryszarda Krauzego, którzy tam no wykonują funkcje służebne. Więc do tej wyprowadzki matki Ryszarda Krauzego doszło już jakiś czas temu. Nic nie wskazuje na to, że ten dom został sprzedany, chociaż oczywiście mógł być, może być na jakąś inną firmę. Niektórzy mówią, że jest własnością Polnordu. Natomiast to są rzeczy dla mnie na razie niejasne. I... No ale z kolei siostra, którą pytaliśmy o właśnie o ten majątek i o te wyjazdy, bo Ryszard Krause z rodziną jeździ do luksusowych kurortów na całym świecie. No to żona Ryszarda Krause twierdzi, że jest zapraszana przez no właśnie tych, którzy finansują im, tak przynajmniej twierdzi, te wyjazdy. Jak to jest możliwe, że rodzina Ryszarda Krause wyjeżdża na czyjś koszt regularnie do luksusowych kurortów? To nie jest moje zadanie, dlatego że dziennikarze niestety, a może i na szczęście operują tylko środkami ubogimi. My nie mamy oczywiście wglądów w rachunek bankowy Ryszarda Krauzego czy przepływy finansowe, ale też wiemy, że ta struktura działalności Krauzego ona jest dość zagmatwana. No jeżeli popatrzymy na rozmaite tego rodzaju fundusze, które się zajmowały interesami Ryszarda Krauzego, spółki krzyżujące się, Um, wpływy, jeżeli popatrzono na samą sprawę Polnordu, no, na firmę słupy, a, do których były wprowadzane pieniądze ze strony były jednocześnie też powiedzmy sobie szczerze, ochrona ze strony polityków, a, to jest coś, co Ryszardowi Krauzemu zapewnia poniekąd bezkarność. No, a jaka jeszcze... była faktycznie rola? Romana Giertycha, obecnego posła Koalicji Obywatelskiej, który 7 maja miał być jako podejrzany przesłuchany w prokuraturze, ale się nie pojawił, mimo to złożył em, no, pismo, w którym em, swoje stanowisko zawarł dokładnie tak, jak zgodnie z przepisami przysługuje to osobie podejrzanej w śledztwie. Rola Romana Giertycha została w jakiś sposób wyjaśniona przez prokuratury, i czas najwyższy, żeby Roman Giertych wreszcie stawił się do prokuratury, a następnie stawił się przed obliczem sądu, ponieważ mówimy tutaj o kwotach, które zostały wyprowadzone z polnordu i w inny sposób, sięgających około 90 milionów złotych. Jest też zarzut prania brudnych pieniędzy. I um, też są takie doniesienia o ludziach z Polnordu, którzy utrzymują, że właśnie um, duża część pieniędzy trafiła właśnie do um, Romana Giertych. Um, powiedzmy sobie szczerze, fakt, że um, Roman Giertych posiada bardzo luksusową rezydencję na przedmieściach Rzymu. No, taki to Ale jest, chyba taki... formalnie ona nie jest jego, tylko chyba jego żony, przynajmniej tak gdzieś tam takie informacje no, się pojawiają. że jego żona Romana Giertycha zajmuje się głównie prawem kanonicznym, a, czyli na przykład a, tak zwanymi w cudzysłowie rozwodami kościelnymi, a tak naprawdę unieważnieniem małżeństw kościelnych. Nie jest to jakaś żyła złota, która po moim zdaniem pozwalałaby na zakup takiej nieruchomości, tam oczywiście jakieś wymiany między małżonkami mogą wchodzić w grę. Ale my wiemy, do kogo faktycznie należy ta włoska nieruchomość, która jest przypisywana, jej własność Romanowi Giertychowi? Nie, no to formalnie, kiedy ja się tym zajmowałem, o ile dobrze pamiętam, trzy lata temu, ona była chyba własnością Barbary Giertych. Wówczas nam, przypomnijmy, weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne, które Znalazło akta takich właśnie spółek słupów, z którymi formalnie niby Roman Giertych nie miał nic do czynienia, ale dziwnym trafem te spółki były zakładane przez jego osobistego ochraniarza pseudonim Foka, człowiekiem, który też zresztą ma. E, obecnie zarzuty. I... Ale te materiały nie zostały włączone do śledztwa, które prowadzi prokuratura regionalna w Lublinie. Właśnie ta prokuratura, która wezwała, czy wzywa e, jak na razie bezskutecznie Romana Giertycha do stawiennictwa w charakterze podejrzanego. No, no to, chociażby z tego względu, że przypomnimy, że od 2020 roku, ile dobrze pamiętam, Roman to, Giertych się ukrywał po prostu. Przyjechał do Polski dopiero w momencie, w którym objął e... Mandat poselski, który co prawda nie gwarantuje mu immunitetu w tej sprawie, no bo zarzuty zostały sformułowane wcześniej, a podobnie jak i wcześniej zostały rozszerzone, wobec czego tu immunitet nie przysługuje Giertychowi, natomiast problem polega na tym, że. A gdyby chciano go zatrzymać i doprowadzić do prokuratury celem postawienia mu zarzutów, oczywiście o ile by nie zemdlał, to, to na to niestety trzeba zgody Sejmu, bo taka jest po prostu procedura. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że. Chociaż Romana Giertycha nie chroni w tej sprawie immunitet, to praktycznie unikając stawiennictwa przed prokuratorem przyznał sobie to, że jest ponad prawem i nie musi pojawiać się przed obliczem prokuratora. No, to no jest, właśnie, a ta, jest, ten jest, rząd Donalda Tuska ma walczyć z nieprawidłowościami i patologiami, a... Z Romanem Giertychem jakoś poradzić sobie nie może. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję. Do sprawy na pewno będziemy wracać. Zresztą Cezary Gmys w Republice jeszcze tych parę informacji ciekawych w najbliższym czasie pewnie na ten temat ujawni. Bardzo Ci dziękuję, Czarku. Moim dziękuję Państwa bardzo. gościem był Cezary Gmys, dziennika śledczy. A ja się z Państwem na dzisiaj żegnam. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko i do zobaczenia do najbliższego odcinka Ściśle Jawne.